Gdańsk. Śmigłowiec zabrał rannego mężczyznę z platformy Petrobaltiku. 50-letni mężczyzna doznał urazu na oddalonej o 30 mil na północ od Rozewia platformie Petrobaltiku. Aby pomóc poszkodowanemu, na miejsce wysłano śmigłowiec marynarki wojennej. Służby przetransportowały rannego do szpitala. 50-latek doznał urazu nogi. Jak powiedział w niedzielę rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck, śmigłowiec właśnie zabrał rannego mężczyznę na pokład i odleciał w kierunku lądu. Do wypadku doszło w niedzielę na platformie Petrobaltiku, która znajduje się 30 mil na północ od Rozewia. Służby wysłały pomoc po godzinie 14. Polak trafił do szpitala. 50-letni Polak jest przytomny. Ma uraz kończyny dolnej, powiedział Goeck. Do zdarzenia zadysponowano śmigłowiec MW oraz załogę statku ratowniczego SAR 1500 Bryza, stacjonującego we Władysławowie.